Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, wczoraj przypatrywaliśmy się, czy nasze życie jest zakotwiczone do tej kolumny centralnej naszego życia, która jest źródłem mocy chrześcijańskiego życia, która jest szczytem chrześcijańskiego życia i dzięki której mamy moc, aby żyć życiem Boga już tu na ziemi. Pozwolić, aby Bóg mieszkał we mnie i mógł przeze mnie kochać. Mógł przeze mnie manifestować miłość, ale też nieskończoną dobroć, miłosierdzie i moc. Ponieważ chrześcijaństwo bez mocy jest czymś niewytłumaczalnym. Chrześcijaństwo bez mocy jest czymś niewytłumaczalnym. Dlatego też musimy bardzo mocno na to zwrócić uwagę. Czy nasz uczestnictwo w Eucharystii przemienia nasze serce, czy przemienia nasze życie, czy po prostu ma moc do tego, aby transformować nas coraz bardziej w Jezusa Chrystusa. Często przychodzą do mnie ludzie i mówią, proszę księdza, co ja mam zrobić takiego, żeby moje dzieci zaczęły chodzić do kościoła? Tak bardzo chciałabym, żeby chodziły do kościoła, no nie chcą chodzić do kościoła. Zawsze pytam, jak twoje dziecko widzi twoją przemianę, mamo, tato, babciu, dziadku, po przyjściu z kościoła do domu? Czy twoje dziecko widzi, że chociaż przez kilka godzin jesteś innym człowiekiem? Wyszedłeś do kościoła, być może masz trudny czas z twoją żoną, może się pokłóciliście, może są sytuacje trudne między wami w tej chwili, ale po przyjęciu Jezusa, który jest miłością, po przyjęciu Jezusa, który umarł za ciebie na tej Eucharystii, oddał za ciebie swoje życie i nakarmił cię tą miłością, która ma moc przebaczyć wszystko wszystkim i umierać za ciebie. Wychodzisz z kościoła, manifestując i miłość Jezusa, manifestując Jego przebaczenie, manifestując Jego nieskończoną dobroć i miłosierdzie. I twoje dzieci muszą to zobaczyć. Rozumiesz? Dzieci są bardzo pragmatyczne. Młodzi ludzie są bardzo pragmatyczni. Jak oni nie widzą w tobie przemiany, która dokonuje się po Eucharystii, powiedzą, jak moim rodzicom nic to nie daje, to dlaczego oni mnie zmuszają do tego, żebym ja chodził do kościoła? Jak im to nic nie daje. Tacy, jacy wyszli, tacy przyszli. Czy rozumiecie? To jest bardzo ważne. Świadectwo Jezusa. Czy masz świadectwo Jezusa w sobie? Kiedy wychodzisz z Eucharystii, wracasz do domu, do swoich najbliższych, czy masz świadectwo Jezusa? Bo tylko świadectwo tego, co stało się na Eucharystii z twoim sercem, świadectwo tego, co stało się na Eucharystii, kiedy Bóg nakarmił cię sobą, tylko to ma moc zmiany serca naszych najbliższych. Zróbcie sobie, kochani, taki rachunek sumienia. Nie, czy w ogóle Eucharystia mnie zmienia? Czy gdyby ktoś popatrzył na mnie i powiedział, ostatni rok, co tydzień jesteś na Eucharystii i widzę, mamo, w tobie naprawdę duże zmiany. Jest tobie tyle cierpliwości, łagodności. Tato, masz tyle przebaczenia dla mamy. Zupełnie inaczej z nią rozmawiasz. Kiedyś to się kłóciliście na maksa, byle co były awantury. A teraz naprawdę widzę zmiany. Czy twoi najbliżsi mogą to zobaczyć u ciebie? Czy też mogą powiedzieć, tato, mamo, chodzicie już 20 lat do kościoła, ale jest gorzej niż było wcześniej. Nic się tam nie dzieje po przyjściu z kościoła. Rozumiecie? Ale wracamy do tego, co mówiliśmy wczoraj, między innymi o tych bożkach naszego serca. Że jeśli Jezus nie jest naszym skarbem, nie jest najdroższym skarbem, to wszystko inne będzie wtedy królować w naszym sercu. I możemy od rana do wieczora się modlić. Tak odmawiając modlitwę, żeby odmówić Bogu spotkania się z sobą na modlitwie. Dlaczego? Dlatego, że nasze serca będą wszędzie, tylko nie z Nim. Jeśli na przykład moim bożkiem jest moja praca, to ja nawet przyjdę tutaj do kościoła, ale myślami i sercem będę w robocie. Co muszę załatwić? Gdzie pojechać? Jak tutaj dorobić? Rozumiesz, biznes będzie w twoim sercu, bo jest twoim bożkiem. Jeśli na przykład twoim bożkiem jest, nie wiem, twój mąż, twoja żona, twoje dzieci,
To nawet kiedy będziesz się modlił, będziesz odmawiał różaniec, kiedy będziesz na Eucharystii. I tak twoje myśli będą, twoje serce będzie przy twoim mężu, przy twoich dzieciach, przy twojej żonie. Może twoją, nie wiem, bożkiem są twoje pasje, zainteresowania. Będziesz tutaj siedział na mszy świętej, ale sercem już będziesz przy swoim hobby. A może twoim bożkiem są twoje lęki, zmartwienia, troski. Będziesz siedział tutaj, zamiast wpatrzeć się w Boga, który jest nieskończenie miłosierny, wszechmocny. Ty jesteś Jego umiłowanym dzieckiem. On jest twoim umiłowanym tatusiem. Więc jeśli On jest moim umiłowanym tatusiem, jest wszechmogący, a jestem Jego umiłowanym dzieckiem, to czego ja mam się bać? Czym mam się zamartwiać? Ale bożkiem może być zamartwianie się. Bożkiem może być lęk. Ciągle się o kogoś boję, o coś się boję. I nawet kiedy się modlę na różańcu, koroneczka czy msza święta, to i tak myślami jestem przy tym kimś, o kogo się boję i w tej sytuacji, która zabiera mi pokój serca. Jezus mówi, gdzie skarb twój, tam serce twoje. Kiedy walczymy z rozproszeniami w naszym życiu, to nie możemy walczyć na serce, nie mogę teraz myśleć o tym, bo to mnie rozprasza, nie mogę myśleć o tym, nie chcę o tym myśleć. Człowieku, no jakiejś histerii nerwowej dostaniesz. Nie rozprawiaj się ze swoimi rozproszeniami na poziomie myśli, które przychodzą, żeby intensywnie je odrzucać, chociaż to też jest ważne. Ale rozpraw się z korzeniem twoich rozproszeń, bo gdzie skarb twój, tam będzie twoje serce. Czy Jezus naprawdę króluje w twoim sercu? Wiesz, pamiętasz, on mówi siostrze Faustynie, on jest tak wrażliwy, on jest tym, który stworzył wrażliwość. On jest nieskończenie wrażliwy. Na co? Szczególnie na odrzucenie, bo on jest miłością. Im bardziej kocha, on kocha nas wszystkich tak samo. Nie ma lepszych i gorszych. Ale ci, którzy w sposób szczególny deklarują mu swoją miłość, a potem go odrzucają, swoją obojętnością, ranią go wtedy najbardziej. I on mówi siostrze Faustynie, że nawet w kontekście Komunii Świętej, nie? Kiedy jest to najbardziej intymne spotkanie z Nim. I on mówi, że kiedy też to w sposób szczególny kieruje do kapłanów, osób konsekrowanych, kiedy dochodzi do Komunii Świętej i jest w rękach kapłana, patrzy na tych, którzy ustawiają się do Komunii Świętej, nie? I podchodzą do najpiękniejszego, oblubieńczego zjednoczenia się z tym, których najbardziej kocha. Przed chwilą oddał za nich swoje życie, a teraz chce ich nakarmić, nie? Swoim ciałem i swoją krwią. Jezus mówi, kiedy jednak widzę w sercu podchodzącego do Komunii Świętej rywala. Kim jest rywal? No to wszystko i ci wszyscy, którzy są dla ciebie ważniejsi niż Jezus. Skąd wiem, kto jest dla mnie ważniejszy niż Jezus? No, tam, gdzie jest moje serce. Przy kim jest moje serce? Przy czym jest moje serce? To są moje bożki, które królują w moim życiu. Rozumiecie, jeśli Jezus jest moim najdroższym skarbem, będzie przy Nim moje serce. Jeśli ktoś inny, coś innego, tam będzie moje serce. Jezus mówi, kiedy widzę rywala w kogoś sercu, kiedy teraz ma dojść do najbardziej intymnego zjednoczenia się, Boga z człowiekiem, a twoje serce jest przy kimś innym, przy czymś innym, a nie przy Jezusie. Jezus mówi, jestem zmuszony przyjść do tego serca przez ręce kapłana, ale zaraz wychodzę z tego serca, zabierając wszystkie skarby łask, które przygotowałem dla tego człowieka. Rozumiesz, on jest tak wrażliwy na odrzucenie. Jezus mówi siostrze Faustynie, po czym można to poznać? Po pustce, która masz w sercu po Komunii Świętej. Pustka. Zimno. Tu nic nie ma. Z takim sercem, jakim podeszłaś do Komunii Świętej, z takim wróciłaś do ławki.
tu też nie chodzi o, rozumiecie, same uczucia i emocje. Ale kiedy naprawdę kochasz, nie sposób, przytulając tego, kogo kochasz, być ciągle na poziomie obojętności, że tuż dalej się nic nie dzieje. Wyobraź sobie chociaż w analogię ludzką, no nie? Że za kimś tęsknisz, kogoś kochasz i w końcu masz możliwość go przytulić, nie? Czy twoje serce jest cały czas sztywne, zimno, obojętne, zdystansowane, czy też jest inaczej? Możesz to poznać po pustce, która będzie w sercu, bo mnie już tam nie będzie. I może być tak, skarby, że przyjmiesz komunię świętą i wrócisz do ławki, ale Jego już nie będzie. On już odejdzie. Rozumiecie? Mówię o tym cały czas w kontekście tego, że to jest najświętsza ofiara. I zderzenie najświętszego, który czyni najświętsze rzeczy, najświętsze czynności, oddając swoje życie za nas, a potem kilkanaście minut później, zderzając się z obojętnością, dystansem czy chłodem naszego serca, gdzie nasze myśli są wszędzie, tylko nie przy Nim, jest to dla Niego tak straszne doświadczenie, tak wstrząsające, że można tak powiedzieć kolokwialnie, Jezus sobie z tym nie daje rady. I można tak uczestniczyć we mszy świętej przez całe swoje życie i nic się nie zmieni, rozumiesz? Nic się nie zmieni. Zobacz na dzisiejszej Eucharystii, gdzie są być może rywale Jezusa, którzy zabierają Ci Twoje serce, Twoje myśli, pragnienia, tęsknoty ponad i stają się bożkami w Twoim życiu, gdzie skarb Twój, tam serce Twoje. I szczególnie oczyść swoje serce, kiedy wstaniesz z ławki, będziesz podchodził do Komunii Świętej. Powiedz Maryi o tym, żeby ona Ci pomogła to serce oczyścić. Wyrzeknij się tych wszystkich i tego wszystkiego, co jest bożkiem w Twoim życiu i co króluje w Twoim sercu. I powiedz Maryjo, przygotuj moje serce tylko dla jednego Króla, Jezusa Chrystusa. Jak już będziesz wstawał czy wstawała z ławek, nie? I szła do Komunii Świętej, wołaj w swoim sercu, Jezu, pragnę tylko Ciebie. Moje serce jest tylko dla Ciebie. Ciebie najbardziej kocham. Za Tobą chcę najbardziej tęsknić. Ciebie chcę najbardziej pragnąć. Jezu, moje serce całe jest dla Ciebie. Przyjdź, Maranata. Przyjdź, Panie. I On wtedy przyjdzie z największą radością. Rozumiesz? Czasami nawet mogą nas rozpraszać. Wiecie, piosenki religijne, które śpiewamy. Mogą nas rozpraszać, ponieważ nie skupiamy się na tej przestrzeni najbardziej intymnej w naszej sercu, do której za chwilę przyjdzie On, Pan Panów i Król Królów, oblubieniec mojego serca. Cisza jest najpiękniejszą przestrzenią spotkania. Ucz się trwać w ciszy, wyznawać Mu swoją miłość. Kochani, dzisiaj chciałbym w szczególny sposób, abyśmy zweryfikowali nasze serce w kontekście drugiej kolumny. Matka Boża, nasza miłość do niej, nasze przylgnięcie do niej, naszego serca, do jej niepokalanego serca. Nie mam wątpliwości, kochani, że dzisiaj jest jej czas. Im większe będą ciemności, tym ona bardziej będzie oświecać te ciemności. Ona nosi w sobie Jezusa Chrystusa, światłość świata. I coraz bardziej będzie wypełniać się proroctwo z Apokalipsy zapowiedziane w
pierwszej księdze Pisma Świętego, w Księdze Rodzaju, o charakterystyce dzieci Boga i dzieci diabła. Jedną z tych charakterystyk jest to, że dzieci diabła będą charakteryzować się nieprzyjaźnią z niewiastą, a dzieci Boga będą charakteryzować się przyjaźnią z niewiastą. Czym jest przyjaźń? Jest byciem przyjaźni. Jaźń jest czymś najgłębszym w człowieku. Najbardziej sekretnym, intymnym, osobistym. Czasami, wiecie, ze zdumieniem słucham różnych ludzi, którzy mówią: hej, poznaj mojego przyjaciela. O, to jest moja przyjaciółka. Idę z przyjaciółmi do restauracji. Wyjeżdżam z przyjaciółmi na wakacje. Spokojnie. Jak się ma przez całe życie jednego, dwóch przyjaciół, to jest piękny dar od Boga. Może masz po prostu fajnych znajomych, czy serdecznego kolegę, czy koleżankę. Ale przyjaciel, oj, wiele trzeba przeżyć razem. Przejść przez najtrudniejsze sytuacje, żeby kogoś określić mianem przyjaciela. Maryja chce być naszą przyjaciółką. Bóg stwarza nas do przyjaźni z nią. Jeszcze raz, dzieci Boga będą charakteryzować się przyjaźnią z niewiastą. Czym ta przyjaźń ma być? Wielu z nas oddaje się Matce Bożej i to jest bardzo piękne. Przechodzi na przykład rekolekcje 33-dniowe oddania się, potem zakładają piękny łańcuszek z medalikiem na znak tego oddania, ale to dopiero pierwszy krok do życia w przyjaźni z niewiastą. Kochani moi, co to znaczy oddać się Maryi? To znaczy, że wszystko jest jej. Nic już nie jest moje. Całe moje życie należy do niej. Wszystko należy do niej. Ona staje się kreatorką, reżyserką każdego mojego dnia, każdej sytuacji, każdego wydarzenia, każdego spotkania. Od momentu, w którym jestem oddany Matce Bożej, przestaję rozgraniczać wydarzenia na dobre czy złe. Wszystko jest dobre. Wszystko jest łaską. Ja mogę czegoś nie rozumieć, dlaczego to przychodzi do mojego życia, dlaczego to się wydarzyło. Coś może bardzo trudnego, bolesnego, cierpiącego. Ale ktoś, kto jest oddany Matce Bożej, całkowicie jest przekonany, że wszystko jest dobre. Więcej będę o tym mówił jutro na mszach świętych. Ale to jest fundamentalne, ponieważ moje życie nie należy już do mnie. Maryja kreuje i reżyseruje każdą chwilę mojego dnia. Ona wzięła odpowiedzialność za moje życie. Celem mojego życia jest moje zbawienie. Oczywiście mój egoizm będzie mi podpowiadał, że moje życie musi być zawsze lekkie, łatwe, przyjemne i beztroskie. Wszystko musi udawać, wszystko musi być zakończone sukcesem. Ale to tylko jest moje egoistyczne, ze zranionej mojej natury egoistycznej myślenie, że takie powinno być życie. Nie, życie jest bardzo często twardą, ostrą walką. Tutaj na ziemi. Siostra Faustyna mówi, każdy dzień zaczynam walką i każdy dzień kończę walką. Walką o co? O zbawienie. O zbawienie dzieci. To jest cel naszego życia. I czasami najtrudniejsze sytuacje, które dopuści Bóg w naszym życiu, są po to, żeby wyrwać nas być może z szerokiej drogi, którą idziemy na potępienie. O której Jezus mówi, że tylu ludzi idzie szeroką drogą wprost na potępienie. Droga do zbawienia jest wąska. Jezus mówi, nieliczni nią idą. Czasami mamy takie wyobrażenie wypływające z pewnej takiej teologii fałszywego miłosierdzia, że wszyscy zostaną zbawieni, że Bóg jest tak miłosierny, że wszyscy pójdą do nieba. Nie, Jezus mówi zupełnie inaczej. On mówi o szerokiej drodze, w której tyle ludzi idzie prosto na potępienie. I o wąskiej, którą idą nieliczni do zbawienia. Taka jest perspektywa. Taka jest perspektywa.
Oddanie się Matce Bożej skarby to też zaufanie jej całkowicie, że wszystko to, co jest twoim zmartwieniem, troską, cierpieniem, bólem, to wszystko też już nie jest moje, tylko jej. I ona wyreżyseruje wszystko tak, że ostatecznie okaże się, że wszystko było tak sensowne, tak potrzebne, wręcz konieczne do mojego zbawienia i do zbawienia moich najbliższych. Modlitwy, cierpienia nie należą już do mnie. Wszystkie modlitwy należą do niej. Często ludzie, którzy mówią, oddałem się Matce Bożej, ale od rana do wieczora mają swoje potrzeby i modlą się od rana do wieczora w tych potrzebach. Mario, potrzebuję tego, Mario, zmień to, Mario to, Mario to, Mario tamto, Mario... Wszystko jest skupione na sobie, na swoich potrzebach. Nie. W momencie, w którym oddałem się Matce Bożej, wszystko moje należy do niej. Wszystkie różańce należą do niej, wszystkie koronki należą do niej, wszystkie modlitwy, czytanie Słowa Bożego, Eucharystię należą do niej. Ja mogę pomodlić się w czyichś intencjach. Mogę zawsze powiedzieć, jak przychodzi ktoś z prośbą o modlitwę, Maryjo, oddaję to Tobie. Nie dotyka Cię jakiś ból, cierpienie, Maryjo, oddaję Tobie to. Jakaś sytuacja w Twoim małżeństwie, w Twojej rodzinie, krótko, Maryjo, oddaję to Tobie, zajmij się, kochana, tym. I przestajesz o tym myśleć. Przestajesz się tym zajmować. Przestajesz. I wracasz do tego, że wszystkie Twoje modlitwy są jej. Kiedy jesteś skupiony na sobie i dotyka Cię coś w Twoim życiu, to wydaje Ci się, że to jest teraz najważniejsza potrzeba we wszechświecie, żeby ją rozwiązał Bóg czy Matka Boża. Człowiek, który jest oddany Maryi, oddaje jej tą sytuację, która mnie teraz dotyka i mówi, Maryjo, ale Ty wiesz, ja się modlę w Twoich intencjach, bo może są o wiele ważniejsze w tej chwili rzeczy, które dzieją się na świecie i Ty bardzo potrzebujesz moich różańców, bardzo potrzebujesz mojej pokuty, bardzo potrzebujesz mojego zjednoczenia się z Jezusem na Eucharystii w takich intencjach, o których ja nie mam pojęcia, ale Ty wiesz najlepiej. Jestem cały Twój, wszystko moje należy do Ciebie. Wszystkie modlitwy należą do Ciebie. A pytanie, nie? Czy ja ufam na tyle Maryi, że ona wszystko pięknie wygra w moim życiu, co mi się wydaje bardzo trudne i ciężkie. Ja zajmuję się jej planami, jej inwestycjami duchowymi. Wszystkie moje modlitwy oddaję jej dla triumfu jej niepokalanego serca na świecie. I ufam, że ona się wszystkim pięknie zajmie. W odpowiednim czasie, w odpowiednich okolicznościach, czyli w Bożym czasie i w Bożych okolicznościach. W najlepszy sposób. Oddanie się Matce Bożej to jest takie całkowite, jak wiecie, bezbronna istotka, jak Jezus się jej oddał. Jezus się jej oddał, poczynając się w niej. Jezus oddał się jej, stwarzając wcześniej w niej swój osobisty raj. Jezus z raju w niebie stąpił do raju na ziemi, którym jest łono Maryi. Najbezpieczniejsze miejsce we wszechświecie. Dlatego warto zacząć tak jak Jezus. Począć się duchowo w łonie Maryi. Święty Augustyn tak pięknie powiedział, że całe nasze chrześcijańskie życie przebiega w niepokalanym łonie Maryi, gdzie ona rodzi nas, kształtuje do życia w niebie. I nasza śmierć będzie narodzinami dla nieba. A całe nasze życie tutaj na ziemi przeżywamy w jej łonie, aby ona mogła kształtować w nas drugiego Jezusa Chrystusa, a w chwili śmierci narodzić nas dla nieba. Jej łono jest najbezpieczniejszym miejscem we wszechświecie, powiadam, dlatego że tam szatan nie ma żadnego dostępu. Rozumiecie? On przygotował sobie, Bóg, swój raj na ziemi. Pierwsze wylanie Ducha Świętego, przepotężne, stworzyło ten raj na ziemi. Pierwsze wylanie Ducha Świętego uczyniło Maryję niepokalaną.
Drugie wylanie Ducha Świętego w zwiastowaniu uczyniło ją Matką Jezusa. Nikt nigdy nie zjednoczył się tak z Bogiem, żeby w efekcie tego zjednoczenia począć Boga. Jedyna kobieta w historii wszechświata. Efektem jej zjednoczenia się z Bogiem jest poczęcie fizyczne Boga. I trzecie wylanie Ducha Świętego. W Wieczerniku, kiedy Duch Święty zstępuje, czyni ją Matką Kościoła. Wiemy o tym, że kiedy Archanioł Gabriel przychodzi do niej w zwiastowaniu, pozdrawia ją tymi słowami Haire Keharitomene. Haire znaczy raduj się. My to potem upolszyliśmy na zdrowaś. Zdrowaś znaczy raduj się. Keharitomene to jest imię, które Maryja ma w niebie. Jeden, jedyny raz występuje ta nazwa w Piśmie Świętym. I wiecie, że to jest rzeczownik, który jest równocześnie imię słowem czasu przeszłego dokonanego. Keharitomene oznacza pełna łaski. To jest imię Maryi. Pełna wszystkich łask. Święci tak pięknie mówili, że ona jest ukształtowana ze wszystkich łask, które Bóg stworzył dla całej historii ludzkości od początku świata aż do końca świata. Więc kiedy ja jestem przy niej w przyjaźni, oddycham wszystkimi łaskami, które Bóg stworzył dla mnie i przez Maryję chcę, abym żył tymi łaskami przez cały dzień. Kiedy wypowiadasz różaniec, wiecie, że to jest ta modlitwa, którą Maryja nam daje w autorytecie Królestwa Bożego, aby zmiażdżyć całą potęgę piekła w nas. Ale to jest nade wszystko modlitwa, która ma nas uczyć niesamowitego jednoczenia się z Bogiem, jednoczenia się też z Maryją. Co jest najbardziej charakterystyczne w modlitwie Zdrowaś Maryjo? Co stanowi centrum Zdrowaś Maryjo? Imię Jezus. Imię Jezus jest najważniejsze w Zdrowaś Maryjo. I na imieniu Jezus powinniśmy się koncentrować szczególnie. Dlaczego imię Jezus? Bo Bóg nie dał nam innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Ponieważ na imię Jezusa musi się zgiąć każde kolano, istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. I każdy język musi wyznać ku chwale Boga Ojca, że Jezus jest Panem. Imię Jezus. W każdym Zdrowaś Maryjo. W sposób szczególny koncentruj swoje serce na ogłaszaniu chwały tego imienia. Imię Jezus. Drugą rzeczą, drugą przestrzenią ważności w Zdrowaś Maryjo jest to, że prosisz Maryję, by była z Tobą w dwóch najważniejszych wydarzeniach Twojego życia. Teraz i w godzinę Twojej śmierci. Dla wielu, wielu, wielu z nas różaniec będzie drogą do nieba. Pamiętacie, Matka Boża, kiedy wybiera trójkę dzieci w Fatimie, pokazuje trzy szczególne drogi, które mogą się przenikać razem, ale każde z tych dzieci pokazuje jakąś szczególnie charakterystyczną drogę do nieba. Mała Hiacynta, nieprawdopodobna pokutnica. Rozumiecie, mała dziewczynka, 8 lat. A ona tak pokutuje, tak cierpi, że zawstydza nas dorosłych, nie? Pamiętam, że kiedy siedziałem sobie na krześle Fatimie w jej domku, obok jej łóżka i czytałem jej biografię, to łzy mi same płynęły po twarzy, nie? Matka Boża pokazała dzieciom piekło. Rozumiesz? Najwspanialsza z matek. 8, 10, 12 lat, nie? Czy tam 7, 8, 10 lat. Małym dzieciom pokazuje piekło. Dzieci są tak przerażone.
że Lucja mówi, gdyby Maryja nam nie obiecała, że będziemy w raju, umarlibyśmy z przerażenia. Dzisiaj, jak słyszysz coś o piekle, o szatanie, to drżysz cały się, trzęsiesz i mówisz, Boże, ja chcę tylko miłosierdziu Twoim słuchać. O jakim piekle? Ludzie dzisiaj są już tak psychicznie, powiedziałbym, przewrażliwieni, że chcą tylko nawet kazań, nie? Takie, które nie ruszą trudnych tematów, w których wszyscy będą się czuć w Kościele miło, sympatycznie i przyjemnie. Taki, że cię, wiesz, przytulą, tylko tulą, ze wszystkich stron zagłaskają, wchodzi z Kościoła i całe życie możesz chodzić w iluzji, że idziesz prosto do nieba. A w chwili śmierci okaże się, że szedłeś prosto do piekła. Rozumiesz? Kiedy tylko na jednym aspekcie się skoncentrujesz. Maryja pokazuje dzieciom piekło. Efektem tego przerażenia piekłem u małej Hiacyntki jest pragnienie nieprawdopodobne, żeby żaden grzesznik nie poszedł do piekła. I podejmuje najbardziej nieprawdopodobne cierpienia. Miała dziurę w płucach. Ranę, która była otwarta. Kiedyś Łucja ją odwiedza w szpitalu i widzi, że Hiacyntka jest cała blada, nie? I mówi, czy spałaś w nocy? Ona mówi, że nie, że ofiarowałam cierpienie za grzeszników. Ale jak to się stało? Ona mówi, że mogła się położyć tak, żeby ta rana ją za bardzo nie bolała. Ale położyła się tak na łóżku, żeby ją bardzo bolała. I nie mogła spać całą noc, po cichutku jęcząc z bólu, nie? Żeby ofiarować to cierpienie za grzeszników, którzy tej nocy umierają, a mogą pójść na potępienie wieczne. Nie? Mówisz, skąd jest ten heroizm? Z doświadczenia miłości Bożej, ale też z doświadczenia straszliwej rzeczywistości piekła, które jest bardzo realne w naszym życiu. Franciszek, Matka Boża mówi mu, tak, pójdziesz do nieba, ale musisz jeszcze odmówić wiele różańcy. A więc to jest druga charakterystyka życia maryjnego. Wiele różańców, które są drogą do nieba. I Łucja, która w szczególny sposób proklamuje przez całe swoje życie poświęcenie się niepokalanemu sercu Matki Bożej. Staje się siostrą Łucją, od niepokalanego serca Matki Bożej. Pokuta, różaniec, całkowite poświęcenie się niepokalanemu sercu Matki Bożej. W najkrótszym wydaniu, czym jest oddanie się Maryi. Jezus pokazuje nam, na czym ma polegać ta przyjaźń. Rozumiecie? Ludzie czekają na Niego setki, tysiące lat. Zapowiadany przez proroków w każdym pokoleniu. I kiedy przychodzi na świat, na 30 lat znika. 30 lat żyje w ukryciu. Co tam robi? Zwykłe, codzienne obowiązki. Zwyczajne obowiązki, ale w nadzwyczajny sposób. Co to znaczy w nadzwyczajny sposób? W obecności Boga i w obecności Maryi. Jednym z najbardziej ciężkich tematów do zrozumienia dla tak zwanych ewangelizatorów, kiedy z nimi rozmawiam, jest zrozumienie tego, że spektakularne cuda, manifestacje duchowe, ty wiesz, jak tutaj duch działa, wszyscy padają. Człowieku, jakie było uwielbienie, jakie cudowne pieśni, żeśmy uwielbiali Boga, wszyscy płakali. Potem prowadzę tych ludzi duchowo, nie? I widzę upadających ich, wiesz, 2 godziny po uwielbieniu, w pornografię, w masturbację, zdradzających swoje żony.
ale padają za każdym razem, ty, jak się nad nimi modlisz, nie? To nie manifestacje duchowe mówią o tym, czy Duch Święty ciebie dotyka. To zwykłe, zwyczajne, ukryte życie, kiedy nikt na ciebie nie patrzy, przy zwyczajnych obowiązkach, które każdego dnia masz, czy wykonujesz je w sposób nadzwyczajny, czyli przeniknięty Bożą miłością, Bożą obecnością, jednoczeniem się z Nim w głębi twojego serca. Wszystko, cokolwiek czynicie, czyńcie na chwałę Bożą. Czyńcie tak, jakbyście czynili dla Pana. Jezus 3 lata jest dla wszystkich. Czyni wielkie znaki i cuda. Wow! 30 jednak lat prowadzi życie całkowicie ukryte. Modląc się, wstając do pracy, pracując. Zwyczajne życie, zwyczajne domowe obowiązki. Czy rozumiecie? Bóg niesamowicie docenia wartość tego, co codziennie, zwyczajnie robimy. Tak jak ksiądz Bosko, ta niesamowita intuicja, droga do świętości. Czyń z całą miłością i najlepiej jak potrafisz zwyczajne obowiązki twojego dnia. I będziesz święty. I będziesz święty. Czyń wszystko jak dla Pana. Twoje zmywanie naczyń, podłogi, zakupy, robienie obiadu. Rób to wszystko z największą miłością, jak dla Jezusa. Abyś dla Niego robiła ten obiad, abyś sprzątała w Jego domu, abyś zmywała po Nim naczynia. Z całą miłością. To będzie Cię przemieniać. I zobacz, jak będziesz wzrastać w świętości. A nie spektakularne jakieś upadki w duchu, czy jakieś inne manifestacje duchowe. Szatan uwielbia manifestacje duchowe zafałszowane, gdzie wszystko wygląda, jakby był Duch Święty, a potem zostaje pustka i nic więcej. Oddanie się Maryi to po prostu zamieszkanie w jej niepokalanym sercu. Jest różnica pomiędzy dwoma przyjaciółkami, które z sobą rozmawiają przez telefon. Nawet codziennie, przez 30 minut. A decyzją jednej z nich, żeby sprzedać wszystko, co ma i przenieść się do domu swojej przyjaciółki, żeby zamieszkać z nią w domu 24 na dobę. To uczynił Jezus z Maryją, dla Maryi. On z nią zamieszkał. 30 lat, 24 na dobę, razem wszystko przeżywali. To jest istota oddania się jej. Nie jest istotą oddania się jej to, że ja zmówię sobie różaniec codziennie, czy zaśpiewam jakieś piosenki maryjne, czy pójdę sobie na nabożeństwo majowe. To jest tylko pierwszy stopień. Od tego się zaczyna. Jest pełny początek. Oddanie się jej to zamieszkanie w jej niepokalanym sercu. Co to znaczy zamieszkać w jej niepokalanym sercu? To znaczy, że twoja świadomość jest całkowicie przeniknięta jej obecnością przy tobie 24 na dobę. Słówko razem tworzy tą przestrzeń oddania się. Czyli czynimy, Maryjo, wszystko razem. Wszędzie razem. Zawsze razem. Wszystko razem przeżywamy. Jesteś najbliższą przyjaciółką mojego serca. Jesteś pierwszą, której się ze wszystkim odnoszę, ze wszystkiego zwierzam, o wszystkim opowiadam. Przeżywam z tobą każdą chwilę dnia. Oddaję ci wszystko, co się dzieje, tak? Razem. I to dopiero zaczyna mieć moc przemiany mojego życia. Świadomość, otwarte oczy wiary. Całkowite skupienie na tym, że ona mnie prowadzi, jest mistrzynią mojego życia duchowego. O wszystko ją pytam. Kiedy patrzy się, kochani, na bohaterów biblijnych, którzy pięknie zaczęli, a dramatycznie skończyli, tam wszystko jest praktycznie związane z tym, że kiedy szli jak burza za Bogiem, o wszystko go pytali, czy mogą, czy Bóg na to pozwala, czy to jest Jego wolą.
kiedy przestali pytać i zaczęli czynić swoją wolę i układać sobie życie po swojemu, strasznie przegrywali je. Ja mogę na przykład mówić tak: Maryjo, oddaję Ci się całkowicie. I to jest wszystko, ponieważ sam staję się kreatorem mojego życia. Układam sobie życie według swojego pomysłu. Ma być tak, jak ja chcę. Maryja mi podpowiada, daje natchnienia. Nie tak, nie w tą stronę. Źle idziesz. Ale nie, ja cały czas układam swoje życie według swojej, no niestety, zepsutej, egoistycznej natury. Za każdym razem, żeby sobie dogadzać, żeby być na sobie skupionym, żeby, no właśnie, moje życie było lekkie, łatwe, przyjemne i beztroskie. I nie widzę na przykład, że wzrastam każdego dnia w coraz to większym egoizmie. Że wszyscy inni wokół mnie zaczynają mieć problem ze współżyciem ze mną. Bo staję się nieznośna. Ja mogę od rana do wieczora mówić różańce, mówić, jestem oddany Maryi. A tak naprawdę cały czas ładuję swoje ego, nie? Wzrastam w pychę. Oddać się jej najprościej, zapomnieć o swoich potrzebach i wpatrywać się w nią, jakie ona ma potrzeby. Jak mogę ją uszczęśliwić? Wiecie, bardzo często jest tak, że ludzie mówią, mam problem z różańcem. Ciągle jestem rozproszony. Często zaczynam różaniec, nawet nie wiem, która to jest dziesiątka. W pewnym momencie, jak gdzieś tam zaczynam, którą ja tą dziesiątkę już mówię, bo ile już było tych zdrowasiek? Dlaczego tak jest? Dlatego, że raz, to co mówiłem wcześniej, mam swoje bożki i te bożki mi najlepiej pokazują, gdzie jest moje serce. Czyli jaki bożek, tam będzie moje serce. Jeśli ciągle jestem totalnie rozproszony na modlitwie, to dlatego, że, jeszcze raz powtórzę, Jezus nie jest moim Bogiem na tronie mojego serca. Nie kocham Go całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy. Jest ktoś inny lub coś innego, co tak kocham w moim życiu. I dlatego moje serce jest tam, przy tym czy przy kimś. Ale drugą kwestią, niesłychanie ważną, jest zrozumienie tego, że modlitwa to jest miłość. To jest wyznawanie miłości. Za każdym razem, nie, kiedy wypowiadam słowa Ojcze nasz, czy zdrowaś Maryjo, czy chwała Ojcu, zadawaj sobie to jedno pytanie. Czy teraz kocham? Czy teraz kocham? Tu nie chodzi o wyklepanie paciorka. Niektórzy mówią nowennę pompejańską. Kurczę, już 22, jeszcze nie mam dwóch części. I zaczynasz, wiesz, jeszcze na dwa okrążenia, na dwie ręce polecisz, wiesz. Jak kałasznikow, zdrowaś Maryjo, żeby jeszcze skończyć, bo zmęczona jesteś, a to już 22. To nie o takie modlitwy chodzi. Naprawdę. Lepiej odmówić jedną dziesiątkę różańca przez 15 minut, niż 5 dziesiątek, a tak wyklepać, że nawet nie wiesz, i gdzie twoje serce było, rozumiesz? To nie jest magia. Modlitwa to nie jest rytuał, obowiązek religijny, który mam wypełnić. Modlitwa to miłość. To uszczęśliwianie tego, kogo kocham, nie? Zdrowaś Maryjo. Na przykład mówi święty Ludwik Nion de Montfort, żeby zwolnić zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz, w taki oto sposób, żeby po każdym słowie zatrzymać się i przez chwilę trwać w ciszy, nie? Żeby każde słowo wypływało z głębi mojego serca. To jest to, co Matka Boża tak często prosi w swoich objawieniach. Módlcie się sercem. Módlcie się sercem. Zdrowaś Maryjo i chwila ciszy. Łaski pełna i chwila ciszy. Pan z Tobą i chwila ciszy. I starasz się każde słowo z głębi Twojego serca wyszeptać, składając, wiesz, pocałunek miłości Matce Bożej. Każde zdrowaś Maryjo to jest pocałunek złożony na jej sercu,
Każde zdrowaś Maryjo to jest przytulenie swojego serca do jej niepokalanego serca. Ona jest żywą osobą, która teraz Ciebie słucha, patrzy na Ciebie. Oczami serca zobacz jej twarz, zobacz jej oczy, zobacz jej uśmiech. Weź ją za rękę, wpatruj się w nią. I nie każde zdrowaś Maryjo będzie naprawdę mówieniem do niej, która jest przy Tobie. To samo Ojcze nasz, nie? To samo chwała Ojcu. I dopiero wtedy różaniec zaczyna być modlitwą kontemplacyjną, modlitwą głębi, modlitwą, która Cię niesamowicie jednoczy z Bogiem. Takiej modlitwy boi się szatan. On się nie boi wyklepanych paciorków. On się boi modlitwy serca, gdzie Twoje serce łączy się z jej sercem, gdzie Twoje serce łączy się z sercem Jezusa. Jest tak przylgnięte Twoje serce do jej serca, że on tam nie może wejść, nie może się wbić. Rozumiesz? Oczywiście to nie jest łatwe. To trzeba trenować. Ale trzeba całym sercem i priorytetowo postawić sobie to przed oczy. Modlitwa to jest wyznawanie miłości Maryi. Wyznawanie miłości Jezusowi. Więc to pytanie, które nieustannie towarzyszy mojej modlitwie, czy teraz kocham? Czy teraz kocham? Pokuta, różaniec, życie w moim domu, który ma na imię niepokalane serce Maryi. To jest to zakotwiczenie przy tej drugiej kolumnie, wspomożycielce wiernych. Zróbmy dzisiaj sobie taką medytację, nie? Może przed pójściem spać. Jak ja kotwiczę, zakorzeniam się w mojej miłości do Maryi. Jak wygląda mój różaniec? Jak wygląda moje życie z Maryją na co dzień? Czy przeżywam z nią każdą chwilę dnia? Czy wszystko czynimy razem? Czy oddałem jej wszystko i nie mam już żadnych żalów i pretensji o coś dla siebie? Tylko żyję tym, aby ona użyła mnie w potężny sposób do triumfu jej niepokalanego serca. Już przestaję się użalać nad sobą. Przestaję mieć pretensje. Ojejku, to bym zmienił. Tam jest tak. A dlaczego? Za jakie grzechy tak cierpię? To już nie jest moje. I cokolwiek dzieje się w moim dniu, który oddałem jej, to znaczy, że ona wie, że to jest dla mnie najlepsze. Ja mogę swoim małym muszczkiem buntować się przeciwko temu, protestować przeciwko temu, bo mi się to nie podoba, boli i tak dalej. I tak jest, bo to jest moja ludzka natura. Ale kiedy oddaję się jej, to przechodzę na poziom całkowitego zaufania jej, że wszystko to, co się dzieje teraz w ciągu dnia, wszystko to, co dzieje się teraz w moim życiu, jest najlepsze dla mnie, prowadzącą drogą do mojego zbawienia. To jest najlepsze dla mnie. Na drodze prowadzącej do mojego zbawienia. Amen.